Cześć, tu Oliwia. A dzisiaj w centrum pytań, czy kolana powinny się stykać? U prawidłowo zbudowanego człowieka stojącego na wyprostowanych nogach powierzchnie przyśrodkowe kolan oraz kostki przyśrodkowe powinny się stykać. Wyróżniamy dwie zasadnicze wady postawy kończyn dolnych: koślawość oraz szpotawość. Najprościej mówiąc, w przypadku koślawości mamy do czynienia z sytuacją, w której podudzia są nadmiernie odwiedzione. Koślawość pomiędzy stawami kolanowymi określa się za pomocą miary kątowej. 10-15% oznacza jeszcze normę. Natomiast szpotawość jest przeciwieństwem koślawości. W tej sytuacji nasze podudzie jako nawykową i zwyczajową dla siebie pozycję przyjmuje nadmierne przywiedzenie. Przyczyn może być naprawdę wiele. Wymienię teraz najczęstsze z nich. Wrodzone wady anatomiczne stawu biodrowego, czyli dysplazja. Jest to nic innego jak nieprawidłowe ustawienie głowy kości udowej w panewce stawu biodrowego. Inną możliwą przyczyną jest nadmierna rotacja kości udowej. Mogą to być także wrodzone wady kolan, zbyt duża masa ciała, czyli nadwaga lub nawet otyłość, oraz wady stóp, na przykład stopy płaskokoślawe. Rozpoznawaniem wad postawy zajmuje się lekarz ortopeda. Jeżeli spodobał Ci się nasz materiał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał po więcej medycznej wiedzy.